Patronem odcinka jest Pro Custom. Siemanko kochani, z tej strony Driftingowy Nerd. Właśnie jedziemy w odwiedziny do zawodnika, którego doskonale znacie, i zobaczymy jego warsztat i miejsce, w którym powstają jego szalone projekty. Zanim jednak do niego dojedziemy, mam do was taką małą prośbę, a mianowicie jest nas na kanale już ponad 4,5 tysiąca subskrybentów. No i z tego miejsca chciałbym was poprosić, abyście subskrybowali mój kanał, ponieważ już tylko 500 osób brakuje do 5 tysięcy subskrypcji, a na 5 tysięcy subskrypcji chcę zrobić specjalny odcinek, w którym opowiem wam moją historię miłości do driftu, jak to się wszystko zaczęło, w jakich okolicznościach i jak to przez no już prawie 10 lat wygląda. A więc proszę was z tego miejsca o subskrypcję, ponieważ na 5 tysięcy będzie specjalny odcinek. Ja tymczasem dojeżdżam już do miejsca, w którym dzisiaj będziemy, i myślę, że będzie to naprawdę bardzo fajny odcinek. Jestem w miejscu, które zapowiadałem. Znacie ten warsztat doskonale. Dzień dobry. Cześć, witam gospodarz. Wszystkich. Cześć gospodarzu. Siema nerdzie. Siema. Jak żyjesz? Dobrze, dziękuję, dobrze. Dziękuję. Jesteśmy właśnie po słabo przespanej nocy ze względu na formułę drift. Także było trochę wypłakanych łez, ale obejrzane, także... Także witam cię przede wszystkim w moim warsztacie, tak? Miło cię gości. Nerd Crips. Tak. No. Także, co ci mogę powiedzieć? Warsztat jest dosyć świeży, jeżeli chodzi o swoją obecność tutaj. Za ścianą mamy zakład produkcyjny, który często słychać na moich nagraniach. Pewnie już mieliście okazję usłyszeć, jeżeli je oglądacie. Niestety nie zawsze udaje się wpaść w cichą godzinę, a że warsztat, ten zakład akurat pracuje dosyć często, to jest jak jest. No ale co? No, pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to bardzo ładne fotografie na ścianach. Ładnie wyglądają. I to chyba twoje wszystkie, że tak powiem, wspomnienia z startów, nie tylko w formule, ale i w Big Masters. Wszystkie to na pewno nie, ale niektóre z nich na pewno. Ale to są jakieś ulubione zdjęcia? Czy szczerze mówiąc, randomowe? To są totalnie randomowe zdjęcia, i bardzo fajny to był akurat element, też z jakiego się pojawiło. Była to niespodzianka, że tak powiem. Sam się nie spodziewałem, że coś takiego tutaj się pojawi, ale dzięki Krzyśkowi, tak jest, Krzysiu, pozdrawiamy, pojawiły się takie fotki, także jest jakiś klimat driftingowy, poza samochodami chociaż. No to pooglądajmy samochody. Ja myślę, samochód, który tu stoi, to pokażemy za chwilę, bo to może być taka swoistego rodzaju wisienka na torcie. Ale mnie zastanawia, czemu w M2 nie ma maski tylnej klapy. No nie ma, bo czekam na części, jak możesz się domyśleć, będę wymieniał maskę i tylną klapę, ale czekam cały czas. Ale to na jakiś czy... A zobaczysz, wiesz co, powiem ci szczerze, że było trudno zdobyć te elementy na czas i zresztą w takim kształcie, jakbym chciał, żeby wyglądały. Także postanowiłem wykonać je od podstaw, co okazało się być trochę tańszym rozwiązaniem, nawet dużo tańszym rozwiązaniem, ale jednocześnie o wiele bardziej czasochłonnym. Także jeden z elementów się nie powiódł, jeżeli chodzi o czas. Auto stoi już, nie wiem, chyba 2 miesiące i oczywiście dzięki temu, że nie mam ani klapy przedniej, ani tylnej, nie mogę się nim poruszać, także zarąbisty pomysł, jeżeli chcesz uziemić swoje auto, wykonaj sobie klapę. Innego materiału niż przewidywany. Tak, tak, i od podstaw, także oryginały poszły jako formy i o, tak sobie siedzi i czeka. A bo byśmy posłuchali dobre pytanie. Tytanowego wydechu. Wiesz co? Tytanowy wydech leży tam. Okej. Okay. Także jakbym go odpalił, to podejrzewam, żebyśmy już sobie nie porozmawiali i usłyszelibyśmy zupełnie inne dźwięki. Nie chcę też, żeby odpalała się kontrolka silnika. Co prawda, jakbyśmy tylko włączyli, to pewnie by jeszcze nie zdążył komputer wyłapać jakiegoś tam defektu, ale zostawmy. Niech sobie odpoczywa jeszcze, niech czeka na część. Generalnie to przyjechałem z zamysłem, że zobaczę Twingo, ale nie ma go. Nie ma Twingo, widzisz, bo Twingo jest też teraz w fazie projektu, jeżeli chodzi o jego wizualne modyfikacje, także jesteśmy teraz na etapie
przyżania go, aha, tak żeby ale był... to żeby nowe koła weszły, nie chcą wejść? One już weszły, one już siedzą, nawet za bardzo nie ocierają. Tak, no ale żeby był ulicznie legalnie, to musimy je niestety czymś zakryć, także teraz pracujemy nad tym. A to będzie jakiś body kit typu, nie wiem, więcej bany? Happy bun, tak. Nie, no zobaczymy, montujemy coś i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie jak to początki nie będzie zbyt to fenomenalne i specjalne, ale może coś ulepimy tak, żeby dało się tym w miarę jeździć i żeby w miarę wyglądało. Mhm. Dobra, obiecałem wam wisienkę na torcie. Zresztą jeżeli oglądacie Candy Machine, kanał Piotra, to na pewno już o tym samochodzie słyszeliście, na pewno go widzieliście, bo w dwóch odcinkach już występował, prawda? Chyba w jednym jak na razie. Tak? No. A no masz rację, już się zapowiadał i tak i tylko tam był taką częścią tylko zapowiedzi co do przyszłości, do planów jakichś. No ale tak, już by wystąpił w dwóch odcinkach i no zdecydowanie zajmuje większość czasu i w moich wolnych myśli to jest właśnie ten oto japoński projekt. Auto, które jest mokrym snem wszystkich fantastów i miłośników japońskiej motoryzacji, Mazda RX-7 FD. To idealny czas na to, aby podziękować moim patronom za wsparcie. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w link pod filmem i wesprzyj mnie na Patronite, abym specjalnie dla Ciebie mógł pokazywać, co się dzieje na zawodach driftingowych w Polsce, w Europie i na świecie. Od niedawna chyba u Ciebie, co? Zgadza się, od niedawna, no gdzieś, ja wiem, z dwa tygodnie sobie stoi i też czeka, oj, zdecydowanie, to czym już marzyłem od dawna i wielokrotnie myślałem, że nie uda mi się do tego etapu dojść. Oczywiście skutecznie się zniechęcałem, że to przecież rotor, to się będzie wiecznie psuć, co to za głupi pomysł, ale jednak jest. I strasznie się z tego cieszę. Może dlatego, że właśnie przez te dwa tygodnie stoi i dlatego jestem taki szczęśliwy, ale szczerze mówiąc, żadnego auta jeszcze się tak nie cieszyłem, po prostu na nie patrząc i od czasu do czasu wsiadając i odpalając silnik, który nie chce chodzić na zimno i po prostu trzeba go troszeczkę rozgrzać i to już samo w sobie daje te emocje, że można sobie chwilę posiedzieć, przegazować, bo trzeba, bo inaczej zgaśnie. I już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję bardzo, bardzo lada chwila się za nie wziąć, w końcu je zarejestrować. Powinienem mieć papiery już za chwilę. No i zacząć swoje jakieś tam trudno, małe smaczki. Trudno japońskie auto zarejestrować u nas? To jest auto amerykańskie, mój drogi. No. Tak, po prostu no gdzieś tam nie występuje, nie jest na przykład problemu, że nie ma go w katalogu. Nie. Wiesz co, jeżeli chodzi o auta ze Stanów, to mimo to, że to jest oczywiście japoński samochód, to jest on ze Stanów, także ma normalny VIN, tu wszystko jest okej. Okay. Pod tym względem przede wszystkim kierownica po lewej stronie. Także z tą rejestracją samą już nie powinno być problemów, natomiast zgromadzenie wszystkich papierów do kupy razem z cłem, akcyzami i tym wszystkim, co trzeba poogarniać i transportem. Trzeba to jeszcze potłumaczyć i powinniśmy być gotowi. Natomiast no, pierwsze co, to nawet zanim to auto zostanie zarejestrowane, to chciałbym pojechać je wystroić, upewnić się, że jak już zakręcę je do odcięcia, to nic tam za chwilę nie wypadnie bokiem i wszystko będzie tak, jak powinno być. No, przy okazji jeszcze go delikatnie odświeżyć, bo też nawet nie zdążyłem go umyć po całym tym transporcie, ale chciałbym, żeby na razie sobie zaczekał, jak już się za niego wezmę, to na porządnie. A powiedz, czy trudno w ogóle w Stanach znaleźć taki samochód, czy tam jest rynek na tyle wysycony tymi autami, że po prostu wchodzi się na eBaya i się przebiera w ofertach? Można wejść na eBaya i sobie poprzebierać, jak najbardziej. Jest gdzieś, nie wiem, zauważyłem cyklicznie dostępne około 10-15 samochodów w Stanach, z całych Stanów, z lewą kierą i z manualem. Na przykład, no wiadomo, że manual, aczkolwiek manual jest w większości teraz ofert, z tego co widziałem. Zdarzają się też automaty. Co ciekawe, automat niżej się kręci niż manual, to zdążyłem zauważyć szukając tych samochodów. Nie wiem dlaczego, czy konwerter, nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność, to są te samochody, natomiast są dość drogie, tak jak się wejdzie po prostu z marszu na eBaya. Także ja w tego egzemplarzu szukałem już dobre 2-3 miesiące. Trafił się jednocześnie, jak zobaczyłem, że jest z tym body kitem, czyli jest delikatnie poszerzony przez
FED, czyli Fujita Engineering chyba, tak to się, nie wiem, może po japońsku się powinno to powiedzieć lepiej. Fujita, to Fujita! I co? I się bardzo ucieszyłem, bo zależało mi właśnie na tym bodykicie, jest fajnym balansem pomiędzy już poszerzonym samochodem, a jeszcze ulicznym. A jednocześnie, z racji tego, że jest poszerzony, to już jest pocięty i już go trochę mniej szkoda, żeby go dalej tutaj, że tak powiem, zniesławiać. A ja tu widzę jeszcze jedną rzecz, taką flaszeczkę z różowym płynem. Mhm. To chyba nie jest lean popularny wśród amerykańskiej młodzieży. Nie, z tego co tu jest napisane, to jest water methanol injection, także podejrzewam, że to jest wtrysk metanolu. Jest nawet sprytnie zamontowana pompka za siedzeniem kierowcy. Sprytnie, czyli sobie po prostu leży. Nie zobaczysz jej, poczekaj, otworzy ci. Ojejku, właśnie odjechała, jak się oparłem. A no widzisz, uważaj, bo to wyjeżdża. Ona już chce jechać. O, ona tam sobie gdzieś leży, ta pompka. Także nad tym też trzeba będzie zapanować. Natomiast ciekawe, mnie co bardziej zainteresowało, jak pierwszy raz zobaczyłem bagażnik w tym samochodzie, to są te głośniki. No właśnie, zauważyłem, że jest nagłośnienie Bose. Tak. Acoustic Wave Music System. I powiem ci, że to dobrze daje. Naprawdę, także ja tak, wieżyczki jakieś, to jest, ale fajne. To jest chyba rarytas, jeśli chodzi o RX-7, to nagłośnienie, bo to nie wszędzie występowało. Wiesz co, to występowało niestety w tych egzemplarzach, które są trochę mniej lubiane przez purystów, bo to jest wersja Touring, nie wersja R chyba, okay. Czyli jak one tam były. Czyli wersja Touring, nie kombi, tak jak to na przykład BMW, żeby mógł pomyśleć. No nie, Touring, czyli wersja taka bardziej do jazdy na co dzień, że tak powiem, tylko bardziej rozpieszczania kierowcy przez gadżety i udogodnienia, którym w tym przypadku jest szyberdach. Także można sobie Ale też chyba ważne, że oryginalny, a nie gdzieś tam wycięty przez jakąś mordercę. No i nawet fajnie wygląda, jak go się złoży, bo dodaje taką dodatkową lotkę jeszcze nad bagażnikiem. Co jeszcze? Autko, jeżeli RX-7 chodzi. RX-7 odpalać, nie? Czy możemy dobre odpalić? Pytanie, wiesz co, zależy jak ma humor, ale możemy spróbować. No dzisiaj słońce, to może. Pewnie. Fajną jest rzeczą też, że ma czarny środek. Większość Touringów, jakie oglądałem, jeżeli chodzi o szukanie samochodów, było w takim beżowym, brzydkim wydaniu. Takim pewnie nawet nie leżącym, takim szarym amerykańskim, tak? Taki to, no, taki, ojejku, krem, nie wiadomo co to, beż, jakiś brąz. Natomiast no jest wnętrze trochę zmęczone, co jest dobrą wymówką też, żeby wsadzić kubeł. Kubeł się przyda na pewno, jak będziemy chcieli gdzieś poupalać na porze, żeby gorzej tego nie nazwać. I to tak, no możesz zauważyć też, że maska już też jest po jakichś poprawkach, tak samo jak bagażnik. Mhm. Bo ona jest cała oklejona w tym momencie, tak? W tym momencie tak. Oklejenie będę zdejmował, bo wymaga zdecydowanie wielu poprawek, tak jak zresztą to widać na przednim zderzaku, który jest jeszcze upierdzielony po transporcie. I co? No trzeba będzie się, no, dać jej jeszcze troszeczkę miłości. Mhm. To na pewno, ale nie mogę się doczekać, kiedy się za nią wezmę. Natomiast tak jak mówię, jak już się za nią wezmę, to chciałbym na pewnym etapie ją skończyć, także zgromadzić wszystkie części, dokończyć tak, jak bym chciał na etap, że tak powiem, pierwszy, i wtedy już się nią cieszyć i przejść też do kolejnego auta, czy to do Twingo, czy to już dalej zająć się, że tak powiem, gromadzeniem części. Bardzo tajemnicze to dalej. Czy to oznacza kolejny projekt? Wiesz co, no bardziej rozwijanie tych, które są, ale z tym za chwilę. Co do kolejnych projektów, to tu możesz widzieć jakąś małą zapowiedź. Tu, jeżeli chodzi o ten projekt, to jestem bardzo podekscytowany, ale mniej z punktu widzenia motoryzacyjnego, bardziej mojego osobistego, ale to za chwilę. Także. Oglądajcie Candy Machine w każdą sobotę o 19. Zapraszam. Dziękuję. Dzięki Derdzie, widzisz? Kurde, to o 19. Nawet widzisz, ja nie, czasami nie wcelujemy się w tym 19, ale tak się staramy. Tak się staramy. A, ty chciałeś palić Mazdę, to palimy. Właśnie, bo ja jestem sam ciekawy. A może zanim to budujmy napięcie i na przykład otwórzmy maskę i pokażmy to 13B. Znajdę kluczyki. Dobrze. O, to ty pokaż 13B, a 13, ja poznajdę dobrze. Kluczyki. To słuchajcie, teraz ja przejmuję, że tak powiem, Mazdę na chwilę. W ogóle chyba trochę fanboyem Mazdy jesteś, co? Bo twoja czerwona MX-5, która już jest moja, też była bardzo ładna. No, znaczy jest fajnie. Bardzo ładna cały czas. To jest naprawdę fajny egzemplarz, bo się udało kupić zaraz po przy odnowieniu lakierniczym, blacharsko-lakierniczym.
tego autka, tak. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz chłopaka, od którego kupowaliśmy ten samochód? Jak nie? To ostatnio spotkałem go na Drift Open w Kielcach na rundzie i żeśmy sobie troszeczkę porozmawiali. Teraz w ogóle pamiętasz tą S13, którą jak kupowaliśmy no, auto? No, no, dokończył ją? O człowieku, jaka ładna jest. Ta jest 13, no. Widać po Mazdzie, widzisz? Ta, widać ta. Po miacie, że naprawdę chłopak. I też jest czerwona. Do swoich projektów, ale no widzisz. Ta, czyli chodzimy o charakterystyczny kolor dla swoich projektów. O, a tutaj przepiękne 13B. Na tym etanolu to zwiastuje, że trochę ona dupnięta jest ten silnik, to... Znaczy wiesz co, no przede wszystkim to jest pojedyncze turbo, nie? Mhm. One te Mazdy z tym silnikiem w swojej topowej odmianie wychodziły z dwoma sprężarkami. Które były trochę skomplikowane, bo to na tamte czasy dwie sprężarki. No, co prawda było to dosyć popularne w japońskich samochodach, ale lubiło się gdzieś tam te małe rureczki parcieć, psuć, gdzieś się rozszczelniać. Także... A mniej więcej masz jakieś informacje albo domniemanie, jaka tu moc może być? Dobra. Okej. Okay. No. Powiem ci, jest dobra moc. Nie wiem jaka, dlatego też chciałbym jechać na hamownię. A czy ty więcej niż nawet do warsztatu nie jechałeś, czy na razie jeszcze nie? Przejechałem się tu jeszcze wokół warsztatu. Aha, okay. I tyle. No. Z kilometr zrobiłeś? Tak, się zdążyłem dowiedzieć, że gdzieś tam bliższy pasek, gdzieś trzeba jakiś napinacz. Odezwał się poprzedni właściciel też na kanale, za co bardzo go serdecznie pozdrawiam. Nie wiem po co, bo i tak mnie nie rozumie. Ale dzięki za podpowiedzi, bo okazuje się, że przy zakupie byłem tak podekscytowany, że się zapomniałem zapytać o większość istotnych spraw, także na szczęście mi przypomniał o tych w komentarzach i mogę się cieszyć już w pełni z samochodzinkiem, wiedząc, że będę mniej więcej wiedział, co z nim zrobić. To popatrzmy jeszcze, zanim odpalimy, albo przynajmniej podejmamy próbę. Popatrzmy, to ja spróbuję w takim razie zająć się paleniem. Oj. Tak, trochę. O, pomagam? Nie, nie trzeba. Wiesz, akurat pod tym względem jest lekkie auto, nadaje się do pchania. Także, kurde, jakby jeszcze z rotorem auto zrobili ciężkie, to już w ogóle była katastrofa. Jak pchać? Czekaj. Dobrze, sprawdźmy. Mamy prąd? Nie mamy prądu. Mhm. Świetnie. Ale tu trzeba coś tam rączką po... Widzę, że już wiesz nawet gdzie szukać. Zaraz się okaże, mój drogi, bo nie wiem, czy nas ktoś tu nie oszukał. I nie zostawił jej na zapłonie. A jak? Aha. Możliwe, że to byłem nawet ja. Aczkolwiek w to wątpię. Ale ktoś ją porzucił niestety na włączonym zapłonie. No, także... Brum, 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 brum. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra. I koniec. Także koniec. Słyszeliście, jak chodzi 13B przed chwilą właśnie. Bardzo chodzi, tak, chodzi strasznie. Jedyne, co zdążyłem sobie zrobić do tego samochodu, aczkolwiek jeszcze nie zdążyłem nic dodać, to zawleczkę, żeby pamiętać o tym, że muszę dodać oleju. Tak, to dowiedziałem się też przy zdobywaniu informacji, jak użytkować ten samochód, że do każdego tankowania dobrze jest dolewać olej do... Do paliwa, tak? Do paliwa dolewamy jak do dwusuwa. Aha, tak. I też mikso? Tak jest, tak jest. Poważnie? Oczywiście. Nie no, odpowiedni olej do dwusuwa, aczkolwiek muszę się też jeszcze dokładnie zorientować właśnie jaki. Aha, no to ciekawe, to zaskoczyłeś. Jak słyszysz, ja jestem jeszcze na początku tej przygody, dlatego pewnie jeszcze jestem taki szczęśliwy. Aczkolwiek no, mimo wszystko cieszę się i nie mogę się doczekać, żeby poużytkować ten samochód tak jak należy. Mhm. No to teraz pytanie, które myślę interesuje nas wszystkich, już się spociłem. W ogóle ostatnio się strasznie pocę na swoich materiałach, nie wiem, tak, nie wiem z czego to wynika. Ale prostu... muszę ci pocieszyć, nie czuć, także tak, no, mogę wam tyle powiedzieć, że nie jest najgorzej. Muszę sobie taką grzywkę, jak to zapuścić, to nie będzie widać wtedy. Tak, tak, to wtedy czoło masz zakryte, ja dlatego nic o tym nie mówię, bo też już się zebnieleję. Ale wracając do naszego tematu, jakie są plany co do Mazdy, poza tym, że musisz zgromadzić części i ją do pieścić, to czy masz już sprecyzowane jakiś body kit, bo mówiłeś, że już jest pocięta, więc jej nie szkoda. No, znaczy wiesz co, na pewno na wstępie zostawię to, co jest. Chciałbym jej zmienić delikatnie kolor, natomiast zanim zrobię to docelowo, to najpierw ją okleję, zobaczę, czy to jest faktycznie to mniej więcej w zbliżonym odcień, bo wiadomo, że lakier zawsze będzie robił lepsze wrażenie niż oklejenie. Pięć felgi, bo felgi, mimo to, że te są naprawdę fajne. No, dobrze wyglądają. Dobrze wygląda. Co prawda auto jest na tyle siedzi nisko i ma taki kształt, że praktycznie na każdej felce będziemy wyglądać dobrze. Ale wiesz, felga to jest zawsze taki personalny smaczek i chciałbym jednak wrzucić coś własnego.
To ale... samo z kierownicą. To są dwie takie rzeczy, które ale są dla mnie takie personalne. Własnego projektu czy ulubiony nie, model? Nie, po prostu coś wrzucić, żebym wiedział, że to ja wrzuciłem, a nie nabyłem już od poprzedniego właściciela, że chciałbym mieć taki własny, że tak powiem, malutki smaczek. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o felgi do RX-7, jeżeli chodzi o felgi do RX-7, to bardzo mi się podoba, zawsze zapominam, jak się nazywa ten model worków i ja wiem, że przynajmniej już dwa razy ci mówiłem o nim. Worki takie, jak ma Martin Richards na Skyline, to właśnie do RX-7. Okej, no klasyk, czyli to, co jest charakterystyczne w tych RWB, Porsche'ach tak, i tak dalej, te pięciolamienne dokładnie. Felgi. No. Dokładnie, to jeśli chodzi o to, klasyk. To nie wiem. Może. Taka sugestia. Sugestia albo inspiracja. Chętnie na pewno poszedłbym w pięcioramienne felgi, bo bardzo mi się podoba, że tak powiem, kształt pięcioramiennych felg, czy jakiekolwiek ewolucje właśnie dziesięcioramienne. Aczkolwiek zobaczymy. Jeszcze się tutaj nie zdecydowałem, podejrzewam, że jeszcze mi to zajmie trochę czasu, żeby być pewnym, że tak, to jest właśnie to. I w tą stronę chcę iść, natomiast na ten moment to, tak jak mówię, delikatne, małe rzeczy i żeby można było ją ruszyć, jechać. A jeszcze wracając do M2, którą tak gdzieś w tle widzę, ile ci się udało już kilogramów z niej zdjąć? Wiesz co, no na razie jestem na mocno wstępnej fazie, czyli zmieniliśmy felgi i wydech i z felgami i wydechem udało się zejść około 30 kg. Mam nadzieję, że teraz przy wymianie kolejnych elementów uda się zejść no, co najmniej drugie tyle, jak nie więcej. Raczej oczekuję, żeby trochę więcej. Marzyłoby mi się, żeby zejść stówę, natomiast już widzę, że schodzenie z wagi, szczególnie z auta, które i tak będzie ciężkie na koniec, to jest fajna misja i daje dużo satysfakcji, aczkolwiek wolałbym się teraz skoncentrować na... Poszła mucha. Na Rexie. Na Rexie dokładnie i tu gdzieś swoje inwestycje i swoją koncentrację skoncentrować. Natomiast na pewno chcę dokończyć BM-eczkę, tak żeby była to no, gdzieś moim celem takim cichym, jest te 100 kg. Czy mi się uda? Zobaczymy, ale już widzę, że to jest taki mocno ambitne założenie. No ale będę walczył, postaram się. Na nasze dzisiejsze spotkanie przyjechałeś celiką, która stoi na zewnątrz przed warsztatem, a czy co do celiki są jeszcze jakieś plany, czy ona zostaje takim czystym, ładnym klasykiem? Tak. Nie, jeżeli chodzi o wizualne elementy, to chcę, żeby została fajnym klasykiem. Tam jedyne co jest, no to ten gwint i te felgi. Felgi pewnie też, tak jak już wspominałem wcześniej, chciałem zmienić. Kierownicę już zmieniłem. Zresztą ta, na której ona przyjechała, leży sobie gdzieś tutaj. Która też nie była zła. No właśnie. Też była ładna, ale chciałem... Ale teraz już jest taki w niej klasyk klasyków. No właśnie, wrzuciłem drewnianą kierownicę, bo stwierdziłem, że jak już auto starsze, to żeby miał też swój ten właśnie smaczek. I to jest... No coś, do czego wsiadasz i od razu masz w rękach, także to jest bardzo ważny dla mnie element i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo to jest coś, co naprawdę nadaje charakteru w tym akurat autku i zdecydowanie będę szedł dalej z modyfikacjami silnika, ale to za chwilę. W Toyocie, tak? W Toyocie, tak. Chciałbym, żeby wykrzesać z tego silnika jeszcze trochę, tym bardziej, że ten silnik naprawdę ma potencjał z tego, co się naczytałem jak na razie, a jak będzie w rzeczywistości, to się okaże. Będzie ITB? Czym, wiesz, to są gaźniczki, także tak naprawdę tam niezależne doloty do każdego z tych Solexów to już są, natomiast na pewno coś przydałoby się trochę większe, bo trochę jej brakuje góry, natomiast no zobaczymy, bo też trzeba było to fajnie zbalansować, żeby jednak ona nadal była jeszcze do użytku, że tak powiem, do ruszania ze świateł normalnego, a nie tylko spiskiem kół. Tytułem końca dzisiejszego odcinka. W ogóle pamiętam historię tego zdjęcia. Pamiętasz to, no to oczywiście jak parada uliczna, to w Rydze zresztą widzimy po rejestracjach motocykli policjantów. Pamiętasz, akurat wtedy razem jechaliśmy i generalnie wtedy robiliśmy jakieś takie szalone rzeczy na tej ulicy i pamiętasz tych policjantów, którzy robili tak do ciebie? No, pamiętam ich bardzo. No, tam widać w tle jeszcze Jamesa, bo ten pan już jedzie do mnie, a ten pan już patrzy, do kogo ma jechać dalej. I podejrzewam, że kolejny był w kolejce James. Oni tak już chyba z założenia do każdego podjeżdżali, wiesz? Aczkolwiek pamiętam, że to był zaraz wyjazd z tego głównego placu. No i tam dwójeczka poszła zapalona, ale te parady to było coś takiego, czego już nie ma. Już nawet w Rydze właśnie ze względu na to, jak...
Trudno nas było poskromić, już też parada się nie odbędzie, ale wspomnienia jakie mamy wszyscy, to zostanie na pewno z nami. I zresztą nawet filmy, klipy Robi Worksa, które są dostępne na YouTubie, do dziś się miło ogląda. A tu Benedicta z Chirp, tak jeszcze jako ciekawostkę, jeszcze w swoim starym samochodzie. Byłem 2 dni temu w Warszawie i w korku w ogóle spotkałem Benedicta z Chirpę, który jest z Litwy, z Kowna, tak. Był swoim busem i na lewecie miał jakiegoś innego busa i się spisaliśmy na Messengerze i mówił, że tam właśnie przyjechał jakiś ten biznes do Warszawy. Pięknie. Także taka historia. Driftingowy świat jest bardzo mały. Tak, dokładnie. No dobrze, Piotrze, to dziękuję Ci bardzo za gościnę w Twoim gorącym, i to nie tylko jeśli chodzi o temperaturę, która to panuje, ale i także o projekty motoryzacyjne gorące. Oby stety, niech będzie jak najbardziej gorący, im dłużej, tym fajniej, bo powiem szczerze, że mocno się zastanawiałem nad właśnie prowadzeniem kanału, bo jednak chciałem, żeby pozostać bardziej jednak sportowcem, niż gdzieś tam youtuberem czy coś, i nadal bardziej mi na tym zależy. Aczkolwiek muszę przyznać, że tyle ile fanów mam przy prowadzeniu tego kanału, to bez niego byłoby go na pewno o wiele mniej, także chociażby z Twingo czy różnymi głupimi pomysłami, na które pewnie sobie powiedział, że zrobię to kiedy indziej, teraz jest wymówka, trzeba zrobić to teraz, bo trzeba mieć jakiś materiał, i to jest naprawdę fajna zabawa, także jest motywacja i mam nadzieję, że tak długo jak będzie się to podobać, to będę chciał to robić, bo jest to po prostu naprawdę fajna zabawa. Musimy się umówić kiedyś na przejażdżkę Twingo, jeżeli... Koniecznie. Już będzie na poszeszkach i... powiem szczerze, nie widziałem go jeszcze na tych felgach na żywo, tylko na kanale twoim, a myślę, że na żywo... Powiem ci, że jest ktoś, teraz ma zadzior, wiesz, pazur taki. Nie, no fajne, Twingo jest fajne i też jestem ciekawy, bo wrzuciliśmy mu falkeny. Mam nadzieję, że będzie chciał je podnieść i odpychać je tak, jak się odpychał na seryjnych oponkach, które zresztą leżą tam w kącie. Dużo szersze są, jeśli chodzi o opony? Opony są dokładnie tej samej szerokości, natomiast mamy szersze felgi, z przodu mamy 8-calowe, z tyłu mamy 9-calowe. Z racji tego, że chcę mieć jak najwięcej gripa z przodu, to mamy 205 na 8 i z tyłu 185 na 9, także jest dosyć duży dysonans, jeżeli chodzi o naciągnięcie opony, ale będzie dobrze. Przynajmniej takim przeświadczeniem żyję. Okaże się na pierwszej bokowej dziurze, jaką zaliczy Twingo, a raczej jaką ja go poprowadzę, żeby zaliczył. Ale jestem dobry myśli, bo teraz chodzi o to, żeby Twingo wyglądała jak najlepiej. Dziś byliśmy w odwiedzinach Piotra Więcka w jego znanym warsztacie. Bardzo ja Ci dziękuję, miło. Bardzo sorry, że lewą ręką. Oby częściej. Bardzo Ci dziękuję za gościnę. No i na pewno jeszcze nie raz się spotkamy. Oby, dokładnie, oby jak najczęściej. Trzymajcie się i pozdrowienia, do miłego. Siema.